dzień dobry. Jesteśmy przed koncertem Agnieszki Chylińskiej w dniu bardzo szczególnym dla niej, bo w dniu jej 34 urodzin. Te tabuny ludzi, którzy stamtąd nadciągają, to są ludzie, którzy idą na jej koncert. Będziemy ich pytać o to, co najbardziej podoba im się w Agnieszce Chylińskiej. Zakradliśmy się do jej garderoby, więc docencie nasze starania. Agnieszka Chylińska, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo ładnie wyglądasz. Bardzo dziękuję. Powiem, że nawet nie jesteś nadgryziona zębem czasu, kurczę, no. A cholera, wiesz, tu mam osłonięte te miejsca, gdzie jestem nadgryziona, także wiesz, jestem taka tutaj ten. Ty sobie radzisz jako wokalistka i jako matuchna. I ja nawet słyszałam ostatnio, że ty podobno chcesz być jakąś taką więcej niż tylko raz matką, to prawda? Tak, tak. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście do tej roli się dojrzewa i te pierwsze chwile z moim synem, no nie należały do takich, wiesz, że nie było we mnie od razu takiego uczucia, wiesz, nie wiadomo jakiej, wiesz, matki Polki. Ja musiałam do tego dojrzeć rzeczywiście. Jakieś odgłosy, nie? Mamy klimatyzator taki mega. Robokop tam zmywa naczynia, nie? No, w każdym razie, no, ale powiem ci uczciwie, że dla mnie to jest mega rola w ogóle życia. Bycie mamą i myśli, że to jest największy czat. Przepraszam cię, jakie hity najbardziej cię kręcą Agnieszki Chylińskiej? Nie mogę ci zapomnieć, Normalka, Fok, ogólnie to wszystkie uwielbiam. Ale masz dzisiaj focha? No nie. Dzisiaj bez focha, a które urodziny kończy dzisiaj Agnieszka? 34. Pięknie, jesteś fanką taką z krwi i kości? Tak, uwielbiam ją. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że dlaczego Ryszard, bo wszyscy pytali, nie tam Chylińska, to wszyscy myślą, będzie takie imię, skandal, będzie to skandal, hardkorowe w ogóle, jakieś córka takie, sensacja. Tak. A tutaj Rysiek i wszyscy czytali te motywacje, czy też powody, dla których Rysiek, powiedziałaś, bo Ryszard lwie serce i to było takie ładne. To akurat nie, to czy powód jest zupełnie inny, tak nie do końca chcę się zwierzać, dlaczego. Nie musisz. Powiem uczciwie, że chodziło tak naprawdę o pierwszą literę, bo bardzo ważne było, żeby mój syn czy córka, a jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy to będzie syn, żeby się zaczynało jego imię od R. No i tak patrzyłam na te R i takie imiona, tak końca, no i ten Rysiek, bo stwierdziłam, że w Misiu jest taka sekwencja, że wszystkie Ryśki to porządki, tak. No i to się zgadza, mój Rysiek jest bardzo porządny chłopak. Uwaga, uwaga, jest akcja Mama z Córą. Dzień dobry. Czy mama z Córą na koncert Chylińskiej? Jak najbardziej. Jejku, a mama bardziej... Kątami. Obydwie? Oczywiście. A Córa ma na imię? Jak masz na imię, Asia? Asia. Jak masz na imię, Asiu, Asia? Asiu, na koncert jakiej wokalistki idziesz? Agnieszka Chylińska. Znasz jej jakieś hiciory? Chcę ci tyle dać, chcę byś mnie miał, chcę byś mnie miał. Aśka, jesteś naprawdę Chylińska numer dwa. Gratuluję, udanego wieczoru życzę mamie i córce. Możecie się doczekać. Nie mogę was zapomnieć. Czyli jesteś matką od 4 lat. Dzisiaj w dniu twoich urodzin to jakoś tak powraca do ciebie ta myśl? Robisz sobie taki mały rachunek sumienia, co się udało już? Tak, tak. I zawsze urodziny są takim czasem, no, bilansu. Dzisiaj, ja powiem tak, ja sobie wspominam taki czas, pamiętam, jak miałam 30 urodziny i to było świeżo tydzień po urodzeniu syna. I to był taki potworny dzień, kiedy ja nie spałam, tu mi z cycków leciało to mleko, w ogóle nie wiedziałam, jak to mam się tym zajmować, a co chwila ktoś dzwonił i mi składał życzenia. I do mnie to nie dochodziło, że ja, że kiedyś ten stan minie, że ja wrócę w ogóle do pracy. No a dzisiaj po 4 latach gram koncert jeszcze w dzień moich urodzin. No taki miły czas. Magiczne, nie? Magiczne, no, że to się tak kurde w te urodziny. Ułożyło, tak, tak, no super. To jaki jest dzisiaj dzień? Urodziny. Które? 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 18, jakby nie było. 18 plus trochę jeszcze z kolejnych 18. Jakie życzenia myślicie powinno się złożyć Agnieszce dzisiaj? Spełnienia marzeń, zadowolenia z synka, dużo uśmiechu, dużo radości, dużo wspaniałej muzyki, dużo wspaniałych fanów, koncertów, no i uśmiechu. Faceta jakiegoś fajnego? Już ma, więc tak naprawdę tutaj wszystko wiemy. Są wtajemniczone, idą na koncert. Akysz!
Ja chcę powiedzieć ci, że ja cię gdzieś tam obserwuję od dawien dawna. Ja pamiętam nawet taką scenę, jak ty jeszcze byłaś dziewczyną, która, ja to powiem, bo ja też to robiłam, która poprawiała sobie zęby, żeby mieć takie ładne. Tak, oczywiście, tak. I była taka fanka, która podobno wypiłowała sobie pomiędzy jedynkami taką szczelinę. Szczycę się tym, tak, szczycę się tym, bo rzeczywiście była taka sytuacja, człowiek zawsze myślał, że cholera, no to co brzydkie, niefajne, to kto będzie to naśladował? I to było niesamowite, kiedy ja już właśnie założyłam aparat, kiedy ja już sobie zrobiłam te zęby, to ta dostałam list właśnie z awanturą, z aferą, to ja dla ciebie specjalnie sobie piłowałam szparę, a ty... A ty prostujesz! A ty prostujesz? Masz być brzydka! Naciwali swój pachy! Dziewczyny, na jakie hiciory dzisiaj liczycie? Na wszystkie, no. Wszystkie z płyty Modern Rocking? No, wtedy. A płytę macie do podpisów jakichś autografów? Wtedy nie. Nie wzięły, nie przygotowały się. Które ma dzisiaj Agnieszka urodziny? 34. Wtajemniczone dziewczyny. I jak wygląda? No jest ładna. Dziękuję wam bardzo. Ładna dziewczyna, ładne dziewczyny idą na koncert. No, Akysz, sio. To będzie prawdziwe Modern Rocking dzisiaj wieczorem.